Lubisz czołgi? Jeśli nie, to teraz polubisz! Gra karciana Czołgi autorstwa i wykonania Heinzel Studio. Wielkie emocje, wielka wygrana. Zamówię już dziś, by stoczyć mrożące krew w żyłach pojedynki stalowych potworów. Aby zamówić grę karcianą Czołgi, napisz chcę w komentarzu. Czołgi do wołgi, czołgi do wołgi. Proszę wstać, wysoki sąd idzie. Otwieram posiedzenie sądu i powołując się na Konstytucję RP, pouczam tu zebranych, że zeznawanie fałszywych zeznań grozi grzywną lub więzieniem, zaznaczeniem na więzienie. Proszę o obronę oskarżonego o głos. Wysoki sądzie, mój niewinnie oskarżony klient został bezprawnie oszukany i podczas jego nieobecności jego sąsiad oznajmił jego małżonkę i zainicjował tą transakcję zakupu automobilu typu FSO Polonez Caro. Rocznik 92. Rocznik 92. W bezprawny, nikczemny sposób zeznał, że tak działa wolny rynek i zwrotu przywłaszczonego mienia samochodu sobie typu FSO Polonez Caro. Rocznik 92. Rocznik 92 nie dokona. Wnoszę o zwrócenie samochodu, bo inaczej to ja nie wiem, co będzie. Czy przyznaje się pan do winy? No, jak tak teraz posłuchałem tego, to mnie przekonaliście, że niewinny jestem. Nie przyznaję się, wysoka sprawiedliwości. Tu nie ma sprawiedliwości, tu jest sąd. Proszę o zabranie głosu oskarżyciela i osobę wnoszącą sprawę pana Mirosława Somsiada. Proszę sądu, byłem jak zwykle w domu, gdy wpadła do mnie pani Grażyna i mówi, że chce pożyczać pieniądze. No to ja mówię jak człowiek, że nie mam, no. Ale jak coś chce, coś dobrego z domu sprzedać, no to ja kupię, oczywiście. Ta się skrzywiła i mówi, że nie ma nic na sprzedaż, bo w domu nic wartościowego. Tylko obrączkę ma, ale to tego mówi, że nie sprzeda, bo pamiątka. No to ja mówię, że przecież auto mają... Przecież i się pytam, ile potrzebuje, a ta, że na kaucję chce. No to ja znowu się pytam, ile pieniędzy chcesz, kobieto? No ona mi mówi, że 300 zł. Ile? Proszę wysoka sprawiedliwości, czy można wznieść o rozwód? Proszę o spokój. Czy to wszystko, co dotyczy pana sprawy, panie Mirku? Wolę sąsiedzie. Tak mówiła tylko do mnie żona. Dobrze, panie sąsiedzie. Zapytam jeszcze raz. Czy to wszystko, co dotyczy pana sprawy? Właściwie, no to tak, no nie mam nic do dodania, no. Moi drodzy, spotykacie tu się ze mną już od 2002 roku i nadal nie jesteście w stanie ze sobą współistnieć. Czy któraś ze stron nie myślała o przeprowadzce? Nie musieli państwo wtedy się widywać. Genialne! To kiedy sąsiad idzie do więzienia? Panie Nosaczu, apeluję o spokój i pouczam, że za pitolenie głupot przed sądem jest kara 500. Ależ wysoka sprawiedliwości, ja tu luźną propozycję zapodałem tylko. Proszę o zabranie głosu świadka Piotra Nosacza. Piotera! Proszę Piotra Nosacza. Gdzie jest Piotr... A, dobrze. Proszę nam powiedzieć, gdzie był pan ojciec w momencie sprzedaży samochodu FSO Polonez Caro? Rocznik 92, no! Rocznik 92. No jak to gdzie? W areszcie był mój tatę przecież. A teraz spójrz. Tu twój tata. Tatę. Tatę. Tu mamy taki dowód zdjęciowy, na którym widać, jak twój tata wiesza na wiśni portret waszego sąsiada. Czy w ten sposób ojciec groził śmiercią panu Mirkowi? Nie. Oczywiście, że nie. No to po co to robił? No jak to po co? Żeby szpaki odstraszać. Żaden ryj się tak dobrze nie spisuje. W zimę? Tatę mówi, że niektóre to są takie nieroby, że na żebry nawet na zimę w Polsce zostają. No wiadomo, darmo zjady pazerne. Darmo to by każdy chciał. Robić to nie ma komu. Proszę o spokój. Aha, no dobrze, to może inaczej. Czy twój tata jest związany więzią emocjonalną ze swoim samochodem? Z Poldem? Z FSO Polonezem Caro... Rocznik 92! Rocznik 92. Związane to mało powiedziane. Raz mama kupiła mu Passata i pozbyła się Polda. To ojciec oddał go na złom. Poloneza? Nie, Passata. A autko nawet fajne. Cicho w środku, komfort jazdy, hamulce się nie piekły. Hamulce? Co to za frajda, gdy auto stoi, kiedy hamujesz? To zabija całą przyjemność z jazdy. Dziękuję, Piotrze. Panie Januszu, proszę nam opowiedzieć, co pan widzi w swoim samochodzie. Widzi pani, co ja widzę. Co czuję? Dla mnie rzeczy martwe nie są aż tak istotne. W każdej chwili możemy je stracić i kupić nowe. Rodziny jednak nic nie zastąpi, bo rodzina jest najważniejsza. A moja niebieska perełka zajmuje w rodzinie szczególne miejsce. Był ze mną, gdy narodził się mój syn i moja córka. Córka to się nawet w nim urodziła. Do dziś nie mogę zmyć tych obleśnych plam z tapicerki. Był ze mną, gdy wprowadzano stan wojenny. I przy moich przodkach, którzy zdobywali Moskwę. Weźmij cię, Hetaju, stal da korony. Hetacha powstanie nie stasabiwaje. To nie jest zwykły samochód. Gdy budzę się z rana, zawsze witam mnie ciepłym wzrokiem. Grzeje zimą i w czerwcowe upały. Tatę, błagam, wyłącz ogrzewanie. Zara, Piotr, bo wiatrak na chłodnicy się odłączył. Ten polonez nie jest rzeczą martwą. Bo nawet czasem, gdy coś się spartoi po hamulce, to nie wierzę, że nie robi tego specjalnie. Wtedy wiem, że poświęcam mu za mało uwagi. Rozumiem. Myślę, że już wiemy wszystko. Ogłoszenie wyroku nastąpi po przerwie za 15 minut. Po rozpatrzeniu sprawy sąd orzeka, że oskarżony Mirosław Somsiad o bezprawne wykorzystanie sytuacji niemożności prawnej obywatela Janusza Nosacza i zakupienie samochodu marki FSO Polonez Caro rocznik 92 jest uznawany za niewinnego zaistniałej sytuacji. Jednak ze względu na niejasności wynikające w podpisanej umowie między Grażyną Nosaczową, sąd uznaje i umożliwia wykup dawnego mienia Janusza Nosacza i Grażyny Nosaczowej, na który strona oskarżyciela musi się zgodzić. Czy strony mają jakieś pytania bądź uwagi? Kurwa, dobrej colek. Mam za skórniaki, to się wyjmie ze skarpety czystowy i wykupi. Tak, wysoki sądzie, do kiedy trzeba opłaty wnieść? Sąd orzekł opłatę przymusową razem z VAT i podatkiem CIP, zgodnie z życzeniem pana Mirosława Somsiada, płatną w dolarach na wysokość 10 000 dolarów. $10 000. Termin płatności to 7 dni, licząc od dzisiaj. No i co teraz? Kurwa, Januszek, nie wiem, sprawa toczyła się 3 miesiące. Myślałem, że wygramy, jak mnie uniewiminili mnie. Skąd ja wezmę tyle pieniędzy? No i co? Przyszła kryska na matyska. Oliwa sprawiedliwa zawsze na wierzch wypływa. No co? Zatkało kakao. Zawsze morda pełna frazesów, a teraz co? I co mi teraz powiesz, mistrzu ciętej riposty? Sąsiad! Spierdalaj. Szwagier! Mam plan! Gdzie masz kluczyki od żeńszenia? You don't really want to play, no. Don't really want to go. Oh, your heart senior, cold, yes senior, no. Your in senior, after, after, you're down.